Z Big Sister Challenge i tak, jak widzieliście po poprzedniej katastrofie, trochę się naszej Rosie pomieszało. Była sobie na spacerku w parku i to, co zobaczyła, raczej nie bardzo ją zadowoliło. Widziała Dallasa z jakąś dziewczyną, tak. Była to Morgan, nie wiem, czy ona ma ją, nie ma jej znajomych, acz powiedzmy, że ją zna. Stwierdziła, że nie odpuści mu tego tak łatwo. Tutaj mają jeszcze na maksa wysoki ten pasek, ponieważ na razie nie zrobiła z tym nic. Postanowiła, że nie będzie tak łatwo i wymyśli plan idealny, który właśnie naszego Dallasa zniszczy. Generalnie dodałam cutscenki, gdy stwierdziłam, że ruszamy z fabułą. Trochę tutaj wypadałoby ożywić tą naszą rozgrywkę, bo tak gramy i w sumie gramy bez sensu. Więc zaczęłam właśnie wymyślać powoli fabułę. Jak się rozwinie, to zobaczymy. Niedźwiedź programowania się tutaj ogarni. Takie rzeczy jak toaleta, na przykład prysznic. Weź sobie kąpiel, jeśli tego chcesz. Aha, reszta. Ty też masz podobne w sumie potrzeby, ale to nie, najpierw zjesz. Bo widzę, że jeść ci się też chce. Dobra, tutaj jeszcze tej jajecznicy nam zostało. To spokojnie. Sprzedamy sobie tą pracę z podstawowej. No i co do Melody, ona nadal będzie chodziła do szkoły, tylko Rose nie będzie chodziła do szkoły z dziewczyn. Czy ty odrobiłaś? Tak już odrobiłaś jakiś czas temu i się tu bawisz. Też byś musiała zjeść, bo Rose teraz będzie okupować kibelek, więc później będziecie musiały wy tam iść. Tu widzę, trzeba będzie zaraz podlać nasze roślinki. Rose, idziesz? Idziesz, pięknie. Ona będzie tam brała tą długą kąpiel, więc może jej to skreślę i weźmiesz tylko szybki prysznic, żebyś za długo tam nie siedziała. I jak widzicie, nie ma znaku wodnego. Mam nowy program, który miałam już i nagrałam im już jakieś odcinki na zapach, których jeszcze nie widzieliście. Później strasznie zlagował mi grę i Simy nie chciały robić kompletnie nic, ale teraz jest już wszystko dobrze. Wszystko pięknie działa, więc mam nadzieję, że nie wykrakałam generalnie. No ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? No właśnie, gadajcie, bo wasze kontakty jakieś szałowe nie są. Udziel cennej lekcji, proszę ja ciebie. Zapytaj o szkołę, popisz się strojem, popraw humor. I zaraz też tutaj pójdziesz do toalety. Okej, Rose, już nie musisz się tak pucować. Idź zjedz sobie tą jajecznicę, czy to tam było, tak, jajecznica. I teraz niech wejdzie sobie Holly, bo widzę, ona tutaj nie ma nic do roboty, więc skorzystaj, weź prysznic i też sobie zjesz porcję jajecznicy. Kto do nas pisze? Lukas, chcesz gdzieś wyjść dziś wieczorem? Nie. Tak, na razie dziś zostajemy w domu, wspieramy siostrę i tak dalej. Miałam Lukasowi dać skina, ale zapomniałam. Dobra, no to się zrobi, wszystko się zrobi. Tak, możecie tutaj pogadać, powiedzmy poobgadywać Dallasa, zapyta jak minął dzień, no raczej słabo. Ale co tam? Przyznaj się do strachu przed wampirami. Kurde! Kibel zepsuty. Ile on kosztuje? 50, no dobra, no to poświęcimy te 50. Ty jesteś już ogarnięta, więc pójdziesz tutaj ogródek, doprowadzić do porządku jakieś plony. No to dobrze, zbierz cały plon. I ostatnio do ogarnięcia zostanie nam Melody. Tak. Melody jest taka ładna. Nie, no nie umiem się na nią teraz napatrzeć. Sorry. Dobrze. Toilet, już szybko toilet. No to leć. Możesz z jajecznicą siedzieć na kiblu. Pozwalam. Wyjątkowo ci pozwolę. Aha, sama to zrobisz. No dobra. Ja to wywalę. 30. Higieny raczej nie potrzebujesz, za to już powoli się robisz śpiąca, mimo że jest dopiero 15. No nic, w ogóle wypadałoby znaleźć jej jakieś hobby. Chyba mi przyszło ze Skype'a powiadomienie, albo mam jakieś słyszenia duchów, nie wiem. Tak,
więc trzeba by było jej może znaleźć pracę dorywczą. Co wy na to? Co wy na pracę dorywczą dla Melody? Tak zrobimy. Co prawda nasza Rose nie miała żadnej pracy dorywczej w wieku nastoletnim i nadal nie ma. Aczkolwiek malowała i na pewno ciężko pracowała. Więc myślę, że praca dorywcza będzie fajna. Tak, tutaj podlewasz, zbierzesz plon, chyba za wiele go nie ma. Ile tu? 4 dni, 6 godzin. Tak, wszystko co można w tej chwili zebrać. No okej, może być, ziemniaki. No sprzedaj te ziemniuki. Rozmnożmy sobie żabcie. Beautiful. O, tutaj masz jakieś skałki, o jacie. No kliknij się skałko. Więc je pozbierasz, tu jakaś z diamentem. Tu jeszcze jakaś skałka. Tu jeszcze jakaś skałka i jakaś żabka, chociaż... A nie. Wystarczyło ci kolejki zadań. Ty szukasz tej pracy. Oho, dobra. Piąta? Ale rano? Nie, rano to nie. Ja się tak nie bawię. Opiekunka. Pracowniczka fast fooda. Pracowniczka fizyczna. Pracowniczka sklepu. Nie wiem, czy wziąć opiekunkę, czy wziąć pracowniczkę sklepu, sprzedawczyni w sensie. Może weźmiemy sami opiekunkę, co wy na to? Tu mamy fajnie i wolne, więc weźmiemy... Chociaż nie, co jest wolne? Wszystkie... Aha, tylko pracujemy w sobotę i w niedzielę? A to może tak sobie zrobimy? Dobra, zrobimy tak. Wymagane do następnej... Aha, no i do poprawy oceny potrzebujemy trzeciego poziomu jakiejś umiejętności. Więc tutaj masz charyzmę... Coś? Czym byś ty się mogła w życiu, kochana, zająć? Społeczne? Nie wiem. No dobra, weź normalnie pograj w grę, może granie w gry nam się wbije. Albo charyzma później. Chociaż zadania w sumie nie masz zrobionego. To wiesz co, może najpierw odrób to zadanie, jednak jest to trochę ważniejsze. I może później z kimś porozmawiasz, to wbijemy sobie charyzmę. Na przykład z siostrą, która teraz w sumie nic nie robi. Inteligentnego. A ty? Nie potrzebujesz jakiejś? Czwórkowa. Też będziesz później potrzebowała, ale masz siódme społeczne, to spoko. Kreatywność jeszcze moglibyśmy rozwijać. Chciałabym jej kupić stolik do rysowania. Może kupimy jej stolik? Może jej gdzieś na werandzie postawimy? Może tak zrobimy. Tutaj postawimy stolik do rysowania. Dla Holly. Szkoda, że nie pomyślałam o tym wcześniej. No ale cóż. Gdzie tu są te stoliki? Tu są stoliki. O, taki. Czy taki? Ten ładny. Weźmiemy ten. Nawet całkiem zacnie to wygląda. 300, 300. Ten 100. Nie, no dobra, już nie będę na dziecku oszczędzać. Pykniemy sobie tutaj stolik. I tak jeszcze myślę, czy nie znaleźlibyśmy jeszcze jakiegoś hobby naszej Melody. Może gra na instrumencie? Oj, nie, nie fotel. Dobra, kupimy jej na przykład gitarę. Gdzie tu są gitary? Nie tutaj. Kurde! Zaś tego teraz nie znajdę. Coś takiego? No dobra, niech będzie. Niech będzie! Damy ci taką gitarę. W ogóle będę musiała dziewczyno chyba zrobić powoli oddzielny pokój. Bo w tak w jednym pokoju, no nie wiem, nie wiem, chyba to nie będzie dobrze funkcjonować. Gdzie tą gitarę postawić? Tutaj? Albo gdzieś na dole? Tak koło śmietnika, co by na to? Nie, no tutaj postawimy na przykład. Okej, okay, myślę, że fajnie. Okej, okay, to ty idź tutaj rysować. Rysuj, rysuj, rysuj pojazd. To jest chyba bardziej zaawansowane. Ty jesteś pełna siebie. Tak, pełna siebie jesteś. Tutaj jeszcze żaba, ale nie widziałam, trudno. Tak. Gotowanie, coś. Dobre, to mam. Wykupiłam mapę skarbów, super. Sprzedamy, co tutaj znalazłeś, ja dwie mapy skarbów, na bogato. Jakaś skamielina, dobra. Żaby, to są te nasze żaby, co chyba mieliśmy. I tutaj kapsuła. Nie ma sensu tej kapsuły otwierać, bo przeważnie wychodzi coś gorszego. Kawałek wapnia, super. Ty robisz zadanie, a później możesz tutaj... pograć sobie na swojej pięknej gitarze, chociaż nie wiem, czy w sumie zdążysz przed snem. Jak myślicie, jakby to rozbudować, żeby dziewczynkom zrobić dwa pokoje? Musielibyśmy trochę pozarabiać. Tak, trzeba by było pozarabiać. Nie. Jak jesteś gotowa, to lecisz od razu do sztalugi i maluj obraz abstrakcyjny, duży.
bo musimy zarobić na dwa pokoje. Nie wiem, jak to tu rozbuduję, ale podejrzewam, że po prostu zrobię tutaj drugi. No cóż, jedno pewnie będzie mniejszy, albo, no nie wiem, generalnie jakoś to się wymyśli, Chyba, że zostawiłem jeden. W sumie też nie głupio. Zobaczymy. To wszystko w przyszłości. Pytaliście tak mnie o tego pieska, ale niestety ja go kiedyś pobrałam całkowicie przez przypadek, pobierając jakiś domek z modów. On najwidoczniej tam był. Chodźcie, powiesimy jej to w pokoju. Co wy na to? Które łóżko jest twoje? Już nie pamiętam. Chyba to jest twoje, nie? No powiesimy ci tu koło łóżka. Twoje? Twoje. To nie jest twoje. Okej. Jesteś już trochę śpiąca, ale walnij jeszcze jeden obrazek, bo później znowu mnie strasznie szybko wstaniesz. A ty robisz to zadanie. Trochę ci to trwa, no ale dobra. Tak. Pykniem ci fotkę. Niby taka pilna uczennica. Ty poszłaś malować. Tobie też zrobimy fotencję, co ty na to? Więc uśmiech, moja droga, uśmiech. Tak, jakieś stylowe zdjęcie, o. No i proszę. W ogóle zapomniałam włączyć im kryształków nad głową, bo... No, super. I zapomniałaś o lekcjach. Ja ci gratuluję. Włożyłam to do wyposażenia? Tak, włożyłam. No to graj. Graj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muzyczna niepewność siebie. Kiepsko grana muzyka. No weź. Nauczysz się. To jakaś żabka jeszcze, jakaś skamielina. Czy to już mogę rozmnożyć? Nie. Ile jeszcze mam czekać? Może jakieś ziemniaki mi tutaj urosły? Nie, nic mi tu nie urosło. Ale powinnam podlać i odchwaszczać. Natomiast to też zrobimy. Ty tutaj rozwijasz tę umiejętność, no dużo nam jeszcze brakuje. Chociaż ja tu chciałam, żebyś była... O, geniuszem muzycznym, no. Sama siebie znam lepiej niż o tym myślałam. Ćwicz muzykę, słuchaj muzyki przez 2 godziny. Nie wiedziałam nawet, że jej to dałam. No cóż, więc jak chcesz być geniuszem muzycznym, nie będę ci w tym przeszkadzać. Rozwijaj swoje umiejętności jak najbardziej. Co, ty już idziesz spać? No dobra, to ja jeszcze ci to szybko tutaj powieszę gdzieś. No nie wiem. Możemy nad biurkiem. Uhonorujmy je, albo gdzieś tutaj. Czy to jest to samo? Nie, to nie jest to samo. Okej. Dawaj. Ty idziesz spać, no w sumie jesteś śpiąca, nic tu innego nie potrzebujesz. Ty tutaj jeszcze grasz, ale nie chcę, żebyś znowu, chociaż jest kurde 19. Ta już padnięta, bez przesady. Nie rób wiochy. Nie, ty gdzie ty idziesz? Weź to sprzedaj. 2 stówy. Zarobiłyśmy. Zawsze coś. Dawaj jeszcze może klasyczny duży. Nie wiem nad czym najbardziej będziemy zarabiać. I też jesteś powoli śpiąca. No nic, musiałam je chyba ostatnio szybko wybudzić. Chciałam, żeby się dzisiaj gdzieś wybrała nasza Rose. No i chyba może. Chyba to zaraz zrobimy. Olać spanie, ty już idź spać. A Rose, tutaj jakiś obraz się tworzy, nawet ładny. Chodź podróżuj. Nie, jedziemy same. Podróżujemy do pewnego miejsca, o którym się zaraz dowiecie. Tak, jaka mia tajemnicza. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w domu naszej rywalki. A może nie rywalki. Chcemy ją tutaj poinformować o tym niestety niemiłym akcencie, czyli o tym, że nie jest jedyna. I jest tą rywalką, jak widzicie, Morgan. Chyba nam to nie wyskoczy, bo mam wyłączone kryształki i wszystkie te efekty nad simami, więc niestety. No ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to Morgan. Tak, troszeczkę ją podrasowałam, żeby bardziej nam się wpasowała do serii. No i tutaj, proszę, wyskocz mi. Opowiedz jej niewiarygodną historię. No na pewno jest to niewiarygodne. Pokaż jej zdjęcia, na przykład swoje, z Dallasem. Możesz jej zaproponować szalony plan, że w sensie, wiecie, no. Pochwal strój. Nie będziemy tutaj sobie skakać do gardła, bo to po prostu nie ma sensu. Lepiej po prostu go we dwie zdetronizować. Co wy na to? Co by tutaj jeszcze dowalić? Entuzjazm się nowym szoną. Nie wiem, czy ja się czym cieszyć. Ale okej. Popisz się strojem. Po prostu pogadajcie. Musisz też z nią załapać dobry kontakt. Tak. Żeby później móc do czegokolwiek dojść. Dziewczyny, mam nadzieję, że tu się sobą zajmują. Jak nie, to trochę lipa. Ożywiona rozmowa. Boże, wygląda, jakbyś z nią flirtowała. No ale cóż, narzekaj na lekcję, a może nie. Chciałabym... Gdzie to jest? Wyraź uznanie. O, to jest fajne. Tak.
Pogadajcie tu sobie. Tak, znajomość. Piąsia. Chciałam zrobić fotkę, ale no cóż. Wow, ona tu ci coś. Słuchaj, jak. Murga chwali wampira. Okej. Porywająca historia. Wyraź uznanie, to już wyrażałaś. Ale tutaj możesz o zainteresowaniach. Po prostu pogadajcie. Romantyczne. No. Nie wiem, czy to dobry pomysł. I tym oto tutaj akcentem może obejmiemy ją na koniec. Zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że katstenka wam się podobała i właśnie taka trochę odmiana, taki zwrot akcji wam odpowiada. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa!